Słuchajcie, jesteśmy w świecie dziecka i dziś robimy przegląd wszystkich akcesoriów, bo tu chyba jest ich najwięcej, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy w jednym miejscu, ale jestem tu pierwszy raz, więc zobaczymy, co tu jest, więc ogarniamy rzeczy dla noworodka i zobaczymy, pokażę Wam polecajki, które ja znam i rzeczy nowe też dla mnie, bo nie wszystko znam, także będziemy ogarniać akcesoria. I jak widzę, tutaj już są też do porodu rzeczy, typu na przykład, patrzcie, majtaski do szpitala na połóg. Także zrobimy przegląd akcesoriów dla niemowlaka na pierwsze pewnie pół roku jakoś tak, albo do roku, bo niektóre rzeczy się tak sprawdzają, albo i do 2 lat. I też no wszystko związane już z porodem i z przyjściem bobasa na świat, co jest potrzebne, a co lepiej sobie odpuścić, bo już mi się to na przykład nie sprawdziło przy Luneczce, albo co na przykład chcę mieć w tej ciąży, w tym drugim bobasie, a czego nie miałam i żałuję przy pierwszym bobasie. Tak zrozumiale powiedziałam? Okej. Zacznijmy od porodowych rzeczy. Tak, bo jesteśmy w tym dziale, to szybko przeskoczymy, zobaczymy, jakie są staniki, majtki. Ale tu patrzcie, o, ale tu wygląda, jakby to było 300 lat temu, ten sklep otwarty. Boże, to... Ja ogólnie mam, w sensie ciężko mi jest polecić majtki, bo ja jak zajechałam do szpitala na poród z Luną, jak mi wody odeszły, to musiałam od razu te majtki założyć przed porodem, bo mi tam, wiecie, woda już leciała sobie. Ale dostałam ze szpitala i tam były wypaste majtki, bo naprawdę były wygodne, ale nie pamiętam marki, nic nie ten, także ja korzystałam ze szpitalnych. Ale też miałam chyba swoje takie, bo te są w Polsce chyba najbardziej popularne. I ja już mam zamówione do wyprawki mojej szpitalnej i też o takie, o. Ale one są takie dosyć dziadowskie z tego, co kojarzę, w sensie, a może dobre? Nie wiem, no właśnie. Ale ja będę miała te i jedne te. Zobaczymy. I co jeszcze do tych majtek z siateczki jest bardzo ważne, to na pewno 100% polecam te. Dużo dziewczyn kupuje te podpaski. O, o te. To jest tragedia. Nie kupujcie tego. W sensie cena jest duża, tak? Bo te 7 zł, a te 11, ale na aptekach można je kupić za 6 zł. Więc na W-aptece chyba. Także zamówcie sobie te, bo one naprawdę są komfortowe i jak je sobie do gatek wsadzicie, to one nie są takie jak taka, wiecie, to wata jest total, a to jest naprawdę jak taki fajny pampers dla bobasa. Wiecie, jak te lepsze pampersy, to co takie dla mam pampersy. Jeszcze takie, patrzcie, na noc są, ale ja ich nie używam. Jakoś te były wystarczające, a jak ktoś używał i poleca, to piszcie. Może sobie zakupię, jak warto. Patrzcie, a takie coś jeszcze jest podobnież warte w wyprawce, że jak bolą suty, jak dziecko je, wiecie, na początku, jak to bywa pani operator przerażona, tak? To, że dziecko przez to je. Ja tego nie kupuję, ale korzystałyście, dziewczyny, z tego? Przydaje się to? Śmieszne to, bo to się nakłada na piersi, to jest taki cycobutla, nie? I tutaj patrzcie, podobnież maskę w wyprawce dla kobiet do szpitala. Ale to jeszcze zrobimy oddzielny pewnie odcinek o tym, bo ja nie rozumiem trochę tej wyprawki, żeby do szpitala brać swoje podkłady, to jest dzikie. Bo ja w Belgii tego nie... w sensie miałam swoje, ale mi ich wymieniali w szpitalu, więc no dziwne. Ale tak, to potrzebne na początku dla bobasa, jak są na przewijak, wiecie, kupy rzadkie i w ogóle, więc tego idzie też sporo. I chyba już ostatnia rzecz z takich higienicznych rzeczy na poporodzie. To wkładki do biustonosza, jak to mleko jeszcze nie jest unormowane w piersi, to wtedy to w biustonosz się wkłada i one są bardzo dobre, bo one też są jak te wkładki, podpaski, bo one mają te granulki, co zbierają tą wilgoć i ten cyc nie jest wiecznie zaparzony taki, nie? Pozdrawiam tatę, który nie będzie tego oglądał, a jak będzie, to się przerazisz, nie? Co to się dzieje w życiu? Dobra, to teraz przechodzimy już dla mam. Wszystko chyba mamy, ale to tak mniej więcej. Więcej będzie w filmie, jak zrobimy torbę do szpitala. O, o tak. A teraz dla bobasa must have, czyli te chusteczki, które są teraz cholernie drogie. Zamawiajcie je na necie, bo są jeszcze na krab.pl czy coś takiego za 12 zł. Tylko nie wykupcie im wszystkich. Bo niestety to jest bardzo ważna rzecz na początku i one są najlepsze i są najbardziej nasączone i nie mają żadnych perfumków.
pampersy, to też w wyprawce, jak będę pokazywać, jak ogarniam pokoiki, ubranka dla dziecka, jakie my mamy, ale podobnież te też są bardzo dobre. Chociaż nie wiem, ale cena nie jest najgorsza. Tak, polecam do prania ubranek o taki płyn, bo ja przy Lunie kupowałam jakieś dużo droższe, dużo bardziej ekologiczne, a on jest naprawdę bardzo dobry i nam się sprawdza przy Lunie i on jest w Rossmanie w dobrej cenie zazwyczaj. Jak planujecie, w sensie, nie wiem, ja na pewno kupiłam żel do butelek i miałam już butelkę, bo to i do laktatora mycia, i do butelki, i do przemywania smoczków, to też bardzo ważna rzecz, ale... Tu nie ma tego, co ja używam, ale ten jest nie najgorszy, bo on jest dosyć płynny, także troszkę wystarczy, więc płyn do butelek też warto mieć, jak chcecie się nie sprawdzić. Smoczki, przejdźmy od razu do smoczków, jak już myjemy smoczki i butelki, to smoczki, patrzcie, te są bardzo polecane przez logopedów. Przy Lunie ja ich nie miałam od początku, bo nie wiem czemu, no my Bipsa kupowaliśmy, ale teraz Luna je używa, na szczęście już pożegnała smoczka. I te smoczki też będziemy mieć jeden zestaw przy naszym drugim bobasie. Bipsa też kupiliśmy w razie co, bo jednak smoczek się przydaje na początku bardzo. Tak. Patrzcie, tutaj w ogóle smoczki kosztują 36 zł, a tu macie to samo, dwie sztuki i jeszcze zaczepek za 25. Wow. O, takie są najfajniejsze, bo ja kupiłam jakieś z korelikami, sztywne, ale to bez sensu było. Najbardziej mi się takiej z Lamilu, tak, sprawdził materiałowy i on miał, jak on miał? A, on był na taki zatrzask, że jakby się zakładało na smoczek pętelkę i na zatrzask on się trzymał i było bardzo łatwo go odczepić i zaczepić. Jak znajdziemy, to pokażemy, ale taki też pewnie jest dobry. To są też dobre smoczki, że one się w nocy świecą, czyli w nocy jednak jest jakaś poświata. Jeden jest niby na dzień, a drugi jest na noc, że on tak na żółto fluo się świeci. I to jest dobre, bo czasem na ślepaka jak się szuka, to można łatwiej znaleźć. Ten jest dobry, bo on jest od 1 do 2 miesięcy, nie? I też taki ładny, neutralny, chociaż ja jednak wolę Bipsy, jeśli chodzi o estetykę, bo takie bardziej minimalistyczne są. O, tu patrz, jaka próbka jest. O Jezu, ale wypas. Tak. Teraz tak, na butelki do mleka z Luną, bo je się tak ulewało normalnie jak z wodospadu i myślałam, że to problem butelki był, więc przetestowaliśmy chyba każde butelki, nawet taka jedna butelka za 200 zł, nie? Także fajnie, ale finalnie aż do teraz została butelka Aventa, ta naturalna, właśnie z tym smoczkiem, w sensie no ona ma jeszcze starszy. Ale jak mam polecać, to chyba to jest najbardziej neutralna, chociaż wiadomo, jak dla każdego dziecka inaczej się to sprawdza, ale ona jest w miarę spoko cenie i się dobrze sprawdza, ale widziałam, że jeszcze te butle, ale tej nie używaliśmy, więc najwyżej jak się nam Avent nie sprawdzi, to te będziemy testować. Wrócimy szybciutko do porodowych, poporodowych, bo na przykład takiej butelki, dużo o niej słyszałam przy porodzie z Luną i po porodzie, ale jej nie miałam i raczej w tym porodzie się zaopatrzę, bo łatwiej jednak, bo to chodzi o higienę, wiecie, po porodzie i żeby się podmywać i na przykład tu mamy taki kranik i tu się nalewa wodę, tu się przychyla i chyba się ściska tą butelkę i mamy taki a la prysznicyk, wiecie, do kibelka, do podmywania się i to jest dużo łatwiejsze niż kubeczkiem. Także to jest chyba warto zakupu. Tak. Ale może aż taka obolała nie byłam. To jest taki wkład żelowy do podpaski. I żeby to sobie chłodzić. I może to być zimne i ciepło. Śmieszne. Dobra, to wracamy już do butelek. Porodowe rzeczy jeszcze dodane, uzupełnione. I ja się zastanawiałam, czy szklana butelka lepsza, czy to plastikowa. Ale my dla Luny kupiliśmy szklaną. Tak później, ona już sama trzyma i jadła i nam się nie sprawdziła, bo ona była nieszczelna, że jak się te mleko, może jak odciągane mleko z piersi tutaj, to jest spoko, bo zakręcić tyle, ale jakoś nam jak się mieszało, to wyciekało i wiecznie była ta nieszczelność, więc nam się szklana nie sprawdziła, chociaż jest bardziej higieniczna chyba, co nie, ale no ta plastikowa jednak najlepsza i ona bardzo szczelna, ale może szklana się sprawdzi dla tych, co właśnie ściągają mleko z piersi i po prostu trzymasz i karmisz te dziecko jeszcze, nie? Woreczki na pokarm, jak się ściąga, warto je też mieć przed porodem, bo jak się zacznie ściągać, ja na przykład nie miałam woreczków przed porodem, a już ściągałam mleko, to nie miałam co z nim robić, żeby, wiecie, tak podpisać sobie, schować do zamrażalki i mieć zorganizowane do
dobra rzecz, takie woreczki. To fajne, ale to już dla starszych dzieci z takimi rączkami. To fajne do wody, jak już dziecko sobie pije od pół roku. Czyli tu jest ten smoczek. Chociaż nie wiem, czy to nie myli tego dziecka, że ma ten smoczek, co i mleko. Tutaj na przykład, patrzcie, jest taka wkładka do butelki i to się... nie ma jak pokazać? Nie ma. Ale ja miałam parę butelek z tym i to niby odprowadzało powietrze, żeby nie było kolek, żeby nie dostawało się powietrze do brzuszka bobasów. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale naprawdę my przetestowaliśmy już bardzo dużo butelek. O, patrzcie, o tu lepiej widać, że tu się wkłada taki, to jest jakby takie kółeczko, tu jest dziurka na mleko tylko tu i tu jest taki listek, gdzie tutaj się właśnie ta woda zbiera i tu płynie same mleko bez powietrza do buzi. Tu się zbiera powietrze, tak, wiecie, żeby nie było mleka z powietrzem. Wiecie, co to za nowość jest? Jezus, Izy tu. Ale powiem wam, że teraz jak idę tutaj, to wiem, o co chodzi i jak. Ale jak pierwszy raz tutaj byłam, właśnie jak Luna była w brzuchu, to z Rafałem byliśmy jak jakieś takie świry w takim sklepie w Belgii, bo to było takie, Jezus Maria, co do czego. Tak macie teraz, to dajcie znać, bo ja tak miałam. A teraz jak profesjonalista, tylko się patrzę, jakie nowości, nie? No, także... Kompresy żelowe na piersi. To na szczęście też mi się nie musiało przydać, bo ja nie miałam aż takich obolałych piersi. Ja bardziej miałam takie, że już miałam dosyć noszenia stanika, bo te piersi były wiecznie mokre od tego mleka. Także to było najgorsze. Mi wiatraczki by się przydały jakieś. Ale tutaj polecajka też, podobnież innym się to sprawdza, że takie chłodzące albo grzejące, że na przykład jak mleka się nie wytwarza, to można takie ciepłe kompresy położyć i to podobnież ułatwia wytwarzanie mleczka. Co to jest? Aspirator do noska, czyli wsadzasz do noska i rurką ściągasz. I to niby się nie dostaje do buzi, ale my nie mieliśmy odwagi tego zakupić, a nie tego używać. My używaliśmy gruszki innej firmy do podmywania krocza. To muszę jakąś sobie butelkę zakupić, ale to będzie no, do wyprawki do szpitala. Dziwny, nie rozumiem go, co tu jest, majtki. Zimne podpaski 4 i to co, to chusteczki jakieś pewnie takie też chłodzące, o Jezu, i to jakaś pianka dezynfekująca, pewnie taka czyszcząca i coś tam coś, no nice, nie kupiłabym. Patrzcie, to jest hit z TikToka, w sensie na TikToku to widzieliśmy i to będzie Rafał używał, jak będzie miał odwagę i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego używać, ale to jest na kolki, na gazy, takie koreczki, które się wsadza do pupy dziecka i tu wychodzi gazik. Jak jest zagazowany popasek i czasami podobnież tu z kubką wychodzi, bo wiecie jakie te kubki są, albo nie wiecie, to takie jak woda, rzadkie bardzo są. Biorę. To jest najlepsza rzecz na świecie. Jak szukacie szczotki do mycia butelek, laktatora, też laktatora, laktator, to jest najlepsza rzecz na świecie, bo ona kosztuje nią 33, no to dobra jest cena. Ja ją zamawiałam na necie, bo stacjonarnie nigdzie nie było. To, o Jezu, to jest miłość życia, używana prawie już od 3 lat z Luną, bo naprawdę to jest jakość total. Szczotka do mycia butelek, laktatorów i wszystkich akcesorii. To jest najlepsze. Inne zaraz, chodź szybko i tu wrócimy. I wracając do szczotki, bo takie coś, jak raz miałam przyjemność albo nieprzyjemność przetestować w Ełku, bo zapomniałam swojej szczotki dla Luny, to jest taki drut, że masakra. To tym rysujecie butelkę, tym nic się nie doczyści, a tutaj włoski są tak mięciutkie, że Boże, to jest najlepsza szczotka do mycia i nie wiem, jak często ją trzeba zmieniać, nie będę wam mówić, ale... W sensie, no to się ma instynkt i tu niby jest taka końcówka, wiecie, do mycia smoczka, jak tam mleko jakoś by zalegało. Nie wiem, to jest love i ja z tym będę chodzić, bo to jest w dobrej cenie tutaj i dobra rzecz, najlepsza do wyprawki. I to się używa dzień i noc, kurczę, jak się karmi co 2 godziny, co godzinę. Ja ogólnie z tej firmy wszystko uwielbiam i na przykład kupiłam sobie do przechowywania mleka te woreczki i te butelki, ich tonę mam. Bo one są bardzo dobre, jak chcemy przechowywać, ściągnąć i na przykład, nie wiem, w nocy ściągamy i na rano mieć pokarm, to żeby zorganizować sobie takie mleko niezamrożone w lodówce. To te pojemniczki są super, bo one są po prostu buteleczki z mililitrami i tutaj są nakrętki takie z takim koreczkiem, bo trochę chodzi o to, że tak jak się od nich stosuje też butelkę, to wtedy tu się wsadza smoczek. No, ale butelki nam się niestety te nie sprawdziły.
Kolejna rzecz przydatna i to jest właśnie coś, co chciałam mieć przy Lunie, ale jednak tego nie kupiłam, bo słyszałam, że to jest dobre. W sensie nie kupiłam, bo jakoś, no, jakoś ten czas zleciał i bez tego, ale przy tej ciąży strasznie chciałam to mieć, czyli ten kolektor pokarmu, bo jak ściągałam, ja miałam laktator ręczny z jednej piersi, to już ta druga pierś produkuje mleko i to mleko wylatuje i się marnuje. I to jest dobra rzecz, żeby sobie tak, wiecie, ten kolektor pokarmu przyłożyć do drugiej piersi i jak się ściąga z jednej, to w tej drugiej ten pokarm sam sobie się zbiera, więc podobnież to jest dobre, ale jeszcze nie polecam, bo nie wiem, nie używałam tego, ale podobnież to jest złoto, więc ja to mam nie z tej firmy, ja mam z innej, ale to no, będzie w wyprawkowym filmie do szpitala czy jakimś innym, ale kolektor pokarmu podobnież warto mieć, więc to jest coś, czego nie miałam, a chcę mieć. Teraz przejdźmy do działu, jak nie karmicie piersią, bo ja karmiłam jakoś tak pół roku Lunę, a później już nie. To bardzo ważna rzecz, która mi się przydała, to były pojemniczki na mleko. Żeby, wiecie, odmierzyć sobie porcję i w termosie później ogarniacie sobie tam wodę, podgrzewacie i ten. Także ważne to jest, żeby mieć takie pojemniczki, jak się gdzieś wychodzi w ogóle i macie ogarnięty prep dla dziecka, mleko, woda i cały pierdolnik, nie? Patrzcie, nad tym się kiedyś zastanawiałam, jak mieliśmy wracać z Luną z Polski, z Belgii do Polski i jak w trasie, wiecie, 13-14 godzin, jak ogarnąć to mleko. Ale wtedy ja jeszcze ściągam swoje i miałam swoje chyba z lodówki zapakowane, wiecie, w lodóweczce i jak je podgrzewać na stacjach, bo wtedy w ogóle COVID jeszcze był i nie było jak mikrofali czy coś, to tutaj są takie podróżnicze termosy, że wiecie, że macie wrzątek w termosie i chyba tu się wlewa od góry jakoś, wstawia się butelkę z mlekiem z cyca i to się grzeje jakoś fajnie. Także to takie podróżniczy gadżet, który się może przydać na wakajki teraz, jak jedziecie, nie? Jak macie bobasa, to może być fajne. Albo jakiś camping czy coś. Patrzcie, tu jest szczotka chyba podróżnicza, bo ona nie ma takiego długiego badyla, tylko jest na pół rozwalana. I wydaje się być dobra, bo też ma takie miękkie włoski, także możliwe, że ta jest tak samo fajna jak i ta, ale ta to jest miłość, tak? Ale no, patrzcie, żeby nie było takich tych takich drutów jak tamte, bo to, o Jezus, to ja nie wiem jak tym myć. To jak już jesteśmy w podróżach, to jeszcze to jest bardzo dobra rzecz. Ja to kupiłam właśnie chyba, nie, to już było po podróży z Luną w ogóle, ale że jak jakiś spacer czy coś, to miałam po prostu, wiedziałam, że nią za godzinę trzeba będzie dać jej jeść czy coś i żeby na spokojnie sobie wyjść, to brałam już podgrzane mleczko sobie w tym. Spoko rzecz też. To też bardzo ważna rzecz przy bobasach, to jest zaopatrzyć się w jakąś nocną lampkę, bo wiecie, czasem jest co godzinę czy coś wstawanie i jednak takie światełko w nocy jest bardzo przydatne i ja chyba polecam, w sensie polecam. Ja miałam takiego misia, że od spodu go się klikało i on dawał światełko, a teraz bym chciała na pilota. Tak, to by było na pewno super i na pewno jest dużo wygodniejsze, żeby sobie kliknąć i wtedy widzicie, co tam macie. No i oczywiście ten, lampka taka, to fajne, tu macie lampkę i nawilżacz, ale to już widzicie, większy koszt. Bo jednak jak się uruchomi nawilżacz, to daje takie, wiecie, czystą atmosferkę i tak jakoś psychicznie milej, nie? To teraz przejdźmy do koszy na pieluszki. To jeszcze kolejna rzecz do pokoiku z takich większych akcesoriów, to jest taki kosz na śmieci i on jest bardzo fajny, bo tu wrzucacie pieluszki, a później, wiecie, wyciągacie taką stonogę dwumetrową z pieluchami i tu są do tego wkłady do tych pieluszek i to dosyć drogo się wydaje, jakby to kupić, bo wiecie, 300 wyprawie za wkłady plus kosz, tam też chyba są w koszu wkłady już, ale nie jestem pewna, ale to jest bardzo dobra rzecz, bo jednak tych pieluszek z kubką jest co chwilę bardzo dużo, a zapach się nie uwalnia, no i nie wynosi się co chwilę tych śmieci, nie? No, także ten kosz jest bardzo dobry. Okej, kolejna rzecz, która nam od ponad 2 lat się sprawdzała, ale teraz stwierdziliśmy, że odłożymy to na bok, bo już pora maszynę
uspokoić, to jest podgrzewać na mleko. I to było też zbawienie, bo na przykład na początku ja bardzo się bałam, jak podgrzewać moje mleko. Nie wiedziałam, czy je po prostu miałam w buteleczce. Wsadzało się to do tego podgrzewacza. Tutaj się ustawiało na pokrętle, ile mililitrów tego mleka podgrzewamy. I do wysokości mleka w butelce dolewało się tam wody zimnej. Odpalało się guziczek i to nam automatycznie grzało. Jak przestałam rygać ta lampka, to mleko już było gotowe i one było tam, trzymało tą temperaturę chyba z 3 minuty albo dłużej, tego to już nie wiem, ale to też trzyma temperaturę tego mleka, więc od razu nie musicie tego brać, więc to jest dobre. A później przy Lunie używaliśmy to, żeby podgrzać wodę do mleka w proszku też, żeby była dobra ta temperatura, tak na Cito i do słoików i tych obiadków, więc to jest bardzo dobra rzecz, ale patrzcie, ile kosztuje. Ja nie pamiętam, żeby to tyle kosztowało. Ten na pewno jest bardzo dobry. I to jest, no od 3 lat to non-stop używaliśmy. Jak nie chcecie używać aspiratora, to ja na przykład używam właśnie coś takiego jak takie gruszki do nosa. Tylko ważna rzecz, już tutaj widzę, że to jest beznadziejne. Bo na przykład my mieliśmy z innej firmy i nie był tutaj taki plastik, tylko tu był taki cieniutka rureczka gumowa, taka delikatna, że to do takiego naprawdę niemowlęcia pasowało idealnie, bo tutaj to tak, nie wiem, z tym plastikowym ciężko. Także jak znajdziecie gdzieś z taką końcówką, to żeby była taka cieniutka i wiecie, do noska to wejdzie i jest bardzo fajne. Także to jest też ważna rzecz, żeby to mieć. I kosztuje niedużo, bo 7 zł. Do paznokci, patrzcie, ja kupiłam nożyczki do paznokci, trochę inne niż te jakieś takie dziecięce, ale mi się to nie sprawdziło, bo te paznokietki na początku są strasznie delikatne i na przykład nam nikt nie powiedział w internetach, że dziecku nie trzeba obcinać tych paznokci i nie trzeba wcale zasłaniać tych rączek, bo dziecko jak się podrapie, no to się podrapie, ale te paznokietki jak dziecko jest maleńkie i się urodzi, to są długie, ale nie trzeba ich ciachać, bo one są tak mięciutkie, że to nie sposób jest ich obciąć nawet, więc... Ale warto mieć nożyczki. Mi na przykład teraz najlepiej się nasze klasyczne nożyczki dla dorosłych sprawdzają, najlepiej dla Luny, a jak miała pół roku chyba, albo tak roczek, to zamówiłam pilniczek taki elektryczny z nakładkami piłującymi i to było najlepsze wtedy. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to jeszcze wracając do smoczków, to mamy tak Bipsa, Telowi i trzeci smoczek, który zakupiliśmy, to jeszcze jest ten, bo podobnież on jest bardzo polecany i dobry. Patrzcie, tutaj nawet właśnie jest testerek i patrzcie, jak on jest śmieszny. Także jeszcze taki przetestujemy smoczek, bo to podobnież trzeba mieć parę sztuk. Z Luną też mieliśmy parę sztuk i były pewne smoczki, tak jak na przykład z tego Sławineksa chyba jej kupiliśmy coś takiego. To totalnie go nie chciała, totalnie. To patrzcie, już mamy dobrą gruszkę do nosa, więc jak chcecie kupować i nie wiecie jaką, to tą na aptekach online. Ona jest oczywiście tańsza, bo jest za 5 zł chyba. I tu macie nasadkę plastikową, a w środku jest właśnie ten taki gumowa końcówka, że nie wsadzacie do nosa dziecka żadnego plastiku, nic. Tylko jest taka cieniutka rureczka, która idealnie się dostosowuje do noska. I u Luny właśnie taką mieliśmy, ale po pół roku nam gdzieś zaginęła i do tej pory nie znaleźliśmy. Także tak, ale to jest bardzo dobra, najlepsza, jeśli nie aspirator. Dokładnie taką samą rzecz mieliśmy przy Lunie i będziemy używać tej samej rzeczy przy drugim Bobasie. To jest suszarka na butelki, akcesoria, smoczki i wszystko. I powiem wam, że tego jest tyle, że to jest zbawienie. Macie jedno małe miejsce wygospodarowane na to i tutaj się wrzuca butelki i one sobie ociekają i wysychają. I to używane było też dosyć długo, co u nas to stało, kojarzysz to? No, także to tak do roku, dwóch, dopóki używamy tych butelek większej ilości, to jednak to się bardzo sprawdza. To teraz przechodzimy do bardziej gadżeciarskich rzeczy, czyli coś, gdzie dziecko będzie spało w swoim łóżeczku. O! To też są dobre rzeczy, bo nie mamy obawy, że dziecko się odkryje, ale nam Luna nie bardzo lubiła w tym spać, ale wiem, że dużo dzieci lubi w tym spać, tylko upierdliwe jest to rozpinanie tego i te warstwy i zmienianie tego wszystkiego w nocy, wiecie, kolejna warstwa. Na szczęście my mamy poród latem i może będzie łatwiej. Przechodzimy do łóżeczek, tak? Czy jeszcze raz dobrze? I patrzcie, tu mamy taki klin. I to się podkłada pod materacyk dla dziecka, czyli jak dziecku się ulewa bardzo i w ogóle, to podobnież tym wtedy jest lepiej spać. Luna takie coś miała i
Nie będę tu poruszać tematu ulewania, bo jej się naprawdę bardzo długo ulewało, z 8 miesięcy i nam nic nie pomagało, ale podobnież to jest fajne i to daje takie psychiczne zabezpieczenie, że jednak główka dziecka jest delikatnie uniesiona, bez żadnej poduszki, tylko tak wiecie, na równi i to jest fajna rzecz. Także taki clean polecam, ale my to kupiliśmy już tak po roku chyba dopiero z łóżeczkiem jej większym, ale dobra rzecz. Także patrzcie, teraz my mamy krzesełko do karmienia, no to nieważne, każdy ma jakie ma, ale my mamy no takie o, tego ze stopkę, tak, jest wypas, tylko trochę ciężkie, ale jest fajnie. Ale patrzcie o to, jak już ja na pewno nie poleciłabym wam, żebyście kupili sobie tak krzesełko, a od razu to, bo to majątek musi być, ale jak już macie krzesełko, to luneczce można zajumalić. I patrzcie, jaka fajna wkładka i do gotowania czy coś, to tu tego maluszka wkładacie. O Jezu, jakie to maleństwo, bożesz ty. Także taki leżaczek, sam to, o co tu widzicie, jest za 500. Krzesełko jest za 1000, a później jak chcecie, żeby nie było tak łatwo, krzesełko jest za 1000, a do krzesełka jeszcze trzeba sobie dokupić tu tackę za 200. I nie wiem, czy z tacką też są te, takie wiecie, bo tu są szczebelki, żeby dziecko nie wypadło, dobrze siedziało. I jeszcze szelki są, wow, my nie mieliśmy tych szelek. Może i dobre, jak ona tak wstaje, ale no, szelki. Jeszcze tu mamy wkładkę taką, o, jeszcze tu mamy takie mięciutkie coś, my to mamy, to jest fajne, tylko my mamy wodoodporne, bo tu widzicie, to jest takie materiałowe i to wejdzie cały syf z jedzenia. A jeszcze tu, patrz jaki wypas. Tu macie kieszonkę na akcesoria jeszcze, wow. No to są prestiżowe już wyprawkowe rzeczy, ale to miło się tego używa, jakby nie było, no niestety. A patrzcie, a te krzesełko ma taką cenę dlatego, bo to jakbyście kupowali, kurczę, samochód. Tu możecie wybrać sobie drewienko, jaki sobie kolor życzycie. My jaki mamy? My mamy o ten szary. O, pasuje nam do okien. Do ramy, tak? Ale o, taki ładny różowy. No, ciekawe, czy dla brata kupimy też takie własne krzesło, bo to oczywiście rośnie z dzieckiem i później to ściągacie i macie takie krzesełko do biurka czy coś, więc no fajne to jest. Ale krzesło do biurka za 1000, nie? To wkładka do krzesełka, to ta jest wodoodporna i kosztuje jedynie 219 zł. Pitole, Jezus, majątek, ale dobrze się pierze, nic się z tym nie dzieje. Wrzucajcie do pralki, jest cały czas dobry. Jeszcze super rzecz do tego krzesełka, miało nie być o krzesełkach i jedzeniu, ale patrzcie, to jest też wypas. I to idealnie wam pasuje do tego, tej podkładki, no ale to jest gadżeciarstwo, no. Ja jednak tego nie kupiłam, bo 130 zł za talerzyk z dwoma przegródkami, chociaż to jest moje marzenie, może dla synka kupię, nie? Kolejny must have, to jest dostawka do łóżeczka. My mamy dokładnie ten model. I po lunie mamy taki piękny zachowany, tu patrzcie, się odsuwa, jego regulujecie sobie wysokość do waszego łóżka i to jest bardzo fajne. Jedyne co my teraz dokupimy, bo to jest taki materacyk, ale nam się on wydaje super twardy, więc my dokupimy jeszcze wkładkę do materaca, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle jest taki malutki w sumie i no, i to jest fajne, bardzo dobra rzecz i to używaliśmy tak do na pewno pół roku. Teraz to się wydaje przy takich zakupach i kwotach absurdalne. Na pół roku 1300 zł. Ale no to jest dobra rzecz. I tutaj na przykład, patrzcie, to jest taki leżaczek i on ma kółeczka i on może być później jako krzesełko do karmienia, chociaż my totalnie z tego nie korzystaliśmy, ale to było dobre, jak w ciągu dnia Luna sobie leżała i wiecie, macie, nie wiem, gotujecie w kuchni czy coś i to jest na poziomie właśnie takim, że dziecko sobie tam leży, odpoczywa, bawi się i dosyć długo z tego używaliśmy, ale dla mnie to było irytujące, bo te kółka strasznie słabo działają i tak no nie podobało mi się to i tutaj naciska się i to w dół może być, jak siedzicie na kanapie, że dziecko sobie śpi i je widzicie i przy samej podłodze może to iść wyżej, można trochę pochylić główkę, żeby była wyżej i to można oczywiście sobie wyjąć, jak przeszkadza i do tego też warto kupić materacyk i to my musimy dokupić, bo Lunę układaliśmy na tym i na kurde jakieś kocyki się wykładało, więc to była taka prowizorka, więc teraz wiemy, że są materace, my o tym nie wiedzieliśmy, żeby nie było, że ją torturowaliśmy. Dobra, ostatnia rzecz do tego krzesełka, bo to jest w ogóle krzesełko, kurde, milion w jednym,
ale my używaliśmy tylko takiego czegoś i to można jeszcze zrobić, widzicie, krzesełko do karmienia, ale ja uważam, że to jest beznadziejne, bo to takie krzesełko, nie dość, że to się brudzi strasznie i taki tron i to zajmuje tyle miejsca, więc lepiej patyka jeszcze dać na tę stopkę i się pożegnać z tym po tym czasie. Ale to nie jest żaden must have. No. Ale nie jest złe. No, jak już kupiliśmy, to było dobre. Dobra, pani operator już ma dosyć, a wy dawajcie znać w komentarzach, subskrybujcie i lajkujcie, a my przechodzimy do kolejnego must have'u, bo trzeba jakoś ze szpitala z Bobasem wrócić, czyli fotelik. My mieliśmy ten piękny, elegancki i ten sam będzie dla naszego drugiego dziecka, bo na szczęście się w ogóle nie zniszczył, ale ja do tej pory nie umiem go wstawiać w podkładkę, bo my mamy z tą podkładką obrotową, w sensie to można sobie obrócić i to jest spoko, bo dziecko możemy łatwo wsadzić, nie trzeba się tam, wiecie, wgibywać, a poza tym, jak macie podkładkę, to sobie to wyciągacie i dziecko już macie tam zamontowane, ale minus to jest bardzo ciężkie, więc jak po porodzie i w ogóle jest się samemu bez męża, to jest bardzo ciężko ogarnąć foteliczek, ale tak, to jest ładny design w ogóle, nie? Ale no i drogie to jest bardzo też, ale jest dobre, ma chyba te wszystkie atesty i wszystko, żeby nie było, że to sprawdziliśmy, no ale fotelik to już ogarnijcie sobie sami do samochodu i ogólnie do waszego budżetu i waszego tam zapotrzebowania, nie? No, także to tyle o foteliku. O Jezu, co on taki tani się zrobił. A teraz najważniejsza rzecz, czyli spacerki. I to chyba kobiety się najbardziej ekscytują na punkcie wózeczków, ale faceci chyba też. To my właśnie mamy taki, ten, a nie, my nie mamy e-Priam, bo e to jeszcze wiecie, macie akumulatorek. My mamy po prostu Priama. To jest Cybex, Priam. Także to jest bardzo super, bo gondola jest bardzo duża i wszystko tam jest fajnie wyłożone, więc ten wózeczek na 100% Wam polecam. My nadal z niego używamy, tylko on już jest spacerówką, a jeździ jak masełko. Ten też to tak trzeszczy, bo nam trzeszczeć zaczął. Nie. A tutaj oczywiście, żeby nie było tak hopsa, to jeszcze możecie sobie wybrać kolor ramy, czy golden rush, czy srebrny, czy czarny, matowy, tak jak my mamy. I tutaj skórki też macie inną, każdą, wiecie. Tutaj też możecie sobie wybrać milion wzorków, albo taki, albo od, kurde, projektantów, jak tu, patrzcie. I mieć glam baby. To ta przyginka chyba, co? Znacie go? Co to za gość? Tu dobrze chodzi, to my jakiś wadliwy wózeczek mieliśmy. Bo wiecie co, jak my już teraz korzystamy ze spacerówki, to pewnego dnia nam się ten mechanizm o tu wyłamał. Jest totalnie tu wyłamany, ale on jakoś bardzo oporowo nam chodził. Jakby ten pokrowiec na spacerówkę był jakoś zbyt mocno spasowany i on stawiał opór przy rączce, no i w końcu nam to się łamało, ale oczywiście nie chce nam się pisać do serwisu i pytać, czy nam to wymienią w ogóle i oczywiście za to trzeba będzie zapłacić, ale to pewnie będziemy robić, jak będzie nam potrzebna bardziej spacerówka niż teraz. To na szybko. Oczywiście kąpiel jest bardzo ważna, więc wanienki się sprawdzają. Nawet jak macie wannę, żeby nie lać całej wody wanny, to oto jest bardzo dobre. Takiej nie miałyśmy, ale ona jest fajna, bo już się składa na taki format. Jest wypas. No, taką wkładką, że tutaj po was sobie leży. To jest takie elastyczne i tutaj woda sobie ścieka i tak bezpiecznie może sobie Bobas leżeć, jeśli jest jeszcze leżący i wtedy na, no tak, bo to jest od 0 do 6, to na spokojnie można Bobaska wykąpać, no i wtedy na przykład nie trzeba tej mniejszej wanny, tylko do wanny nawet takie coś dłużej wstawić, no i troszkę wody. I kolejna rzecz, czyli przewijak i patrzcie, ile tu macie rodzajne, dwie jakieś miesiaczki. Ale taki, o Jezu, to jest miękkie. To nasz ma deseczkę jeszcze od spodu, ale fajne w sumie. Bo nasz już się troszkę zniszczył. Ale no, patrzcie, przewijaki i na to jeszcze można dokupić mięciutki pokrowiec, którego nie rozumiem trochę, bo jak dziecko się sfajda, to i po pokrowcu i trzeba to pracy zmieniać co chwilę, więc podkłady te są lepsze. Na rzecz wyprawkowa Audi albo BMW, co kto lubi, posiada. O, jatnet jest wyjście na USB. To jak jesteśmy już po kąpielce i przewijaku, to musi wjechać i ręczniczek, już jest tu najlepiej bambusowy.
O, i z Puffy bardzo dobre. O, ja z Puffy miałam, bo teraz Rafał w niej śpi, prygnancy pillow. Najlepszy prezent dla mężczyzn to oddać swoją prygnancy pillow, bo mnie na przykład w tej z Puffy, tak? To Puffy jest? Puffy? Dokładnie taką miałam. Denerwował szef, który mnie w ucho jakoś tak wbijał się i było mi niewygodnie, ale ciążowa podusia to jest zbawienie. Mi ta nie podpasowała, ja wam polecam tą z Ikei, taką zrobili prostą, zwykłą, ale no. Rafał, polecasz tą? Rafał poleca. Patrzcie, zestawik do czesania niemowlaczka po kąpielce, żeby się wyciszył i tu, a to nie jest zestawik, a to jedna jest. Bo ja miałam taką dla Luny, że było grubsze włosie na ciemieniuchę i, a nawet nie można zobaczyć, no trudno, grubsze włosie na ciemieniuchę i takie kozie włosie, tak do głaskania, do masażyku. Czy tego używałam zbyt często? Nie za często, ale fajny gadżet. O, tu są dwie. A tu jest te kozie włosie, a tu takie chyba naturalne, jakieś niezwierzęce, żeby wyczesywać ciemieniuchę i do tego olejek migdałowy. Niestety z tym walczyliśmy, z ciemieniuchą, więc to też jest must have, bo nigdy nie wiecie, kiedy to wyskoczy. Więc szczoteczka ze Szczeciny chyba to jest, tak? Nie słuchajcie, jeśli źle mówię. I olejek migdałowy. Później sukie to miękkie jest. I kocyś. Kocyków nigdy za wiele. Ale mięciutkie. Jezu, z czego to jest? O, no właśnie. Patrzcie, pani operator nawet mi przypomniała. Jeszcze kolejna super ważna rzecz, tylko no tu macie za 200, nie, za 100, 2 sztuki, to bardzo dużo, ale to też na ulewanie, bardzo ważna rzecz, pieluszki, tak? Ale to jest bambusowa, dlatego one są super fajne, mięciutkie. I to jest takie, wiecie, żeby zawinąć bobaska nią na spacer latem czy coś. My taki mieliśmy z Lamilu otulacz i to się sprawdziło. Dobrze, jeszcze lista się nie kończy, patrzcie, jeszcze mamy rożek bambusowy. Boże, jakbym ja miała to wszystko teraz kupić, to chyba, ja nie wiem, jak to przeżyliśmy. Dlatego w pierwszej ciąży trzeba to kupować, kurde, od 3 miesiąca, żeby się jakoś nie wytegocić z pieniędzy. Rożek bambusowy do szpitala, bardzo potrzebna rzecz, żeby bobasek sobie w tym leżał. A my później to zrobiliśmy tak, że obcięliśmy te sznurki, bo to są przyszyte. I używaliśmy tego chyba bardzo długo, z 2 lata prawie, nie no, rok na pewno, jako przewijak na kanapie wszędzie, bo to była taka, wiecie, jak kołderka po prostu, kwadratowe, tak. Poduszka do karmienia, też dobra rzecz. My kurę z Lamilu używaliśmy, ale tu widzę też taka fajna, ich jest bardzo dużo, ale to się sprawdza, bo nakładacie sobie tu i macie w dobrej ich wysokości bobasa i nie jesteście zgarbione, nie bolą plecy aż tak, a będą boleć i tak. O, zobaczcie, tutaj trafiliśmy jeszcze na dział Lamilu, więc no, my mieliśmy taki rożek, otulaczek i one są bardzo fajne, w jakiej one cenie, co? Więc to ja pamiętam, że ja za 100 kupowałam te 3 lata temu. No, także takie coś. Tu też mieliśmy taki do spania, ale nam się on niezbyt sprawdził, bo on strasznie gruby był. Także takie. O, i ta poduszeczka fajna, bo jest bambusowa i płaska. Także no, oni dużo rzeczy mają fajnych. Ale tu jednak są bardzo kolorowe. I o tej kurze do karmienia mówiłam. Ona nam do tej pory służy i Luna ją uwielbia. I też ważna rzecz do wyprawki, to jest taka super płaska podusia, bo takich puchatych na początku nie wolno niby. No nie wolno, no. Tak, dobre podusia takie. I tu patrzcie, jaka fajna też jest z takim dołkiem na główkę. To my też takiego misia mieliśmy. Się go gdzieś znajdzie, ale to jest różowe. O nie, dla chłopca. No, także taka podusia fajna dla bobasa. Dobra, patrzcie, jeszcze tu są bambusowe otulacze. No niestety, to jest bardzo przyjemne i to jednak się najlepiej sprawdza, bo jak się kupi takie zwykłe stetry, to one są niezbyt przyjemne. Tak jak na przykład tu macie za 5 sztuk 30 zł. Ale no ja, to nawet ja nie lubiłam tego używać, jak to kupiłam, bo też kupiłam, żeby no, mieć tego dużo. Ale jednak te bambusy to... Ale taniej nie wyjdzie, jakbyście chciały same kupić materiał, bo nie dość, że materiału ciężko dostać, to no. I patrzcie, ile tu jest ręczniczków. Wychodzimy. Ja biorę to. Jeszcze laktatora wam mogłabym polecić, ale nie będę. Ja po prostu z Madeli najprostszy używałam ręczny i on super się sprawdzał. I tak, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam podobał się taki film, bo naprawdę tutaj jest crazy dużo rzeczy i w ogóle. Także dawajcie znać w komentarzach, co wam się jeszcze sprawdziło, o czym ja zapomniałam powiedzieć, bo na pewno o czym zapomniałam powiedzieć, no nie? Tak, tutaj jest tyle tych rzeczy, także...
lajkujcie, subujcie i piszcie o swoich doświadczeniach i co jeszcze warto mieć, a teraz na kanale się pojawi coraz więcej takich filmów i już jak w domu będę ogarniać ciuszki i akcesoria, no bo czas się zbliża. Yo, pa!